Jest szansa, że pozostałości Zowalskiego Browaru zostaną uratowane. Jak wiadomo, zabytkowy obiekt od lat niszczeje. Niedawno w ratuszu pojawił się inwestor, który chce odkupić działkę i pozostałości browaru od obecnego właściciela. Na tej bazie rozważa budowę obiektu mieszkalnego. Nie mówimy tu jednak o typowym bloku, tylko obiekcie, w który wkomponowano by pozostałości zabytku. Jako przykład takiego rozwiązania Adam Żywiczeński, miejski konserwator zabytków w Suwałkach, podaje hotel przy ulicy Pułaskiego, zbudowany w oparciu o zabytkowe carskie koszary. Obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania terenu przewidywał na tym terenie, on jest z lat jeszcze sprzed 2009 roku, on przewidywał na tym terenie postawienie nowych kubatur o charakterze mieszkalnym, o charakterze usługowym. Również przewidywał ratowanie tego obiektu jako muzeum browarnictwa bądź też innej formy usługi. To w planie miejscowym jest, on jest dostępny na stronach Urzędu Miasta. Przypomnijmy, że Browar Północny działał do 2007 roku. Właściciele stwierdzili, że działalność przestała się opłacać i zaprzestali produkcji. Firma z Piotrkowa Trybunalskiego, która jest właścicielem obiektu, chciała zlokalizować w tym miejscu galerię. Samorząd jednak odmówił. Później właściciel wnioskował o rozbiórkę. Procedura w tej sprawie nadal trwa. Nadzieja dla zabytku pojawiła się 2 miesiące temu. To wspomniany inwestor, który na działce chce prowadzić działalność deweloperską. W ostatnich 2 miesiącach pojawiła się w Urzędzie Miasta pani, która zamierza prowadzić na tym terenie działalność deweloperską i twierdziła, że porozumienie z właścicielami, ja już nie wnikam, czy została kupiona ta działka, czy też jest to spółka, są prowadzone. Do Urzędu Miasta pani przyjeżdżała z kilkoma propozycjami zagospodarowania tego terenu.